Na budowie godzina 10 wybiła, czyli czas przerwy. Chłopaki, jak jeden mąż, idą do kanciapki, robią sobie herbatkę. No i tak patrzą i rozmawiają o siadaniu. Co kto ma na siadanie? Jeden wyciąga i mówi, kurczę, ja mam dzisiaj z serem, codziennie mam z serem. Jeszcze raz, jutro żona mi zrobi z serem, to normalnie wieszam się. Drugi mówi, no ja mam codziennie z szynką. Ja nienawidzę szynki przecież i jutro mi żona zrobi z szynką, ja też popełniam samobójstwo. Trzeci wyciąga, no ja akurat mam z dżemem i ja tak samo jak wy chłopaki, jak żona zrobi mi z dżemem, to ja się wieszam. No i następnego dnia, no niestety nic się nie zmieniło w siadaniu. Chłopaki wszyscy jak jeden mąż się powiesili, no i stypa. Na stypie trzech chłopów żony pochowały, no i rozmawiają między sobą. No kurczę, jedna do drugiej mówi, ja nigdy nie wiedziałem, że mój mąż się robi szynką, on nic mi nigdy nie powiedział. Robiłam mu szynką, zawsze jadł. Druga mówi, no ja to samo miałam z serem, no, robiłam mu codziennie z serem, ale nigdy nie powiedział, że on nie chce mieć kanapki z serem. A trzecia taka szokowana mówi, wiecie co, no a mój mąż to sobie sam robił kanapki do pracy.